What? Drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko, hektar wiedzy. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy byli na, u mnie na stoisku. Ja też nie lubię tego słowa ale byli u mnie, rozmawiali ze mną, którzy podeszli na Mazowieckich Dniach Pola, tutaj w Poświętnym. Dzisiaj mamy poniedziałek. Jak widzicie, opaliłem się śmiechowo, jak to ja. Tu wszystko czerwone. I cóż, dziękuję, bo te rozmowy mi bardzo dużo dają pokazują w którą stronę mam rozwijać hektar wiedzy. Było bardzo dużo pytań o sensor, było bardzo dużo zapisów, e, dlatego że to jest technologia, na którą się, że tak powiem, jest bardzo ogromne zainteresowanie, bo ten pomysł jest bardzo trafiony i on naprawdę jest kierowany e, do naszych polskich rolników. E, mam jedną prośbę. E, nie wiem, czy macie taki wpływ. Obiecałem Wam, że będę uprzedzał z trochę większym wyprzedzeniem, więc dzisiaj wszystkich tych, którzy będą mogli być na wystawie Rolniczej w Szepietowie, bodajże za dwa tygodnie, zapraszam do siebie. A prośba moja jest następująca. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli macie kogoś w Szepiatowie, kto układa stanowiska poszczególnych firm, aby nie zrobiono takiej siary, jak tutaj w Poświętnym, bo naprawdę nie wiedziałem, jak odpowiadać rolnikom, którzy przychodzili i mówili, panciarku, Dlaczego pana nie ma na poletkach, na polach, tam gdzie jest sekcja roślinna? No nie jestem w stanie odpowiedzieć. Chcę wam powiedzieć, żebyście mieli świadomość jednej rzeczy. Na lokalizację stanowisk na wszelakich wystawach, przynajmniej tutaj na Mazowszu, taki człowiek jak ja nie ma żadnego wpływu. Nie znam reguł, którym się to układa. Natomiast nie jestem w stanie podziękować organizatorom za ułożenie stanowiska, no bo jeżeli Zostałem postawiony pomiędzy kwiatami a kładami dla dzieci, to zastanawiam się, co wspólnego ma hektar wiedzy co wspólnego ma wszystko, co robię dla was, dla rolników, składem i z kwiatami. Rzeczywiście takie miejsce na to, co ja robię, to jest bardziej pól, bliżej, tak powinno być. I więc jeżeli macie, może mówię nie składnie, bo mnie i się boli po tych dwóch dniach rozmawiania z wami, ale jeżeli macie możliwość jakoś wpłynąć, albo żeby to nie było takim wstydem, jak tutaj to będę wam po prostu bardzo wdzięczny, bo o ile atmosfera była wspaniała jak zawsze, było Was bardzo dużo i rzeczywiście przez te dwa dni prawie zdarłem gardło, zresztą jak zawsze, to już tradycja, to rzeczywiście przykres to, że żyjemy w takim kraju, gdzie wystawa rolnicza jest robiona nieprofesjonalnie w aspekcie lokalizacji stanowisk. Bo jeżeli ludzie szukają wiedzy, szukają doradztwa, szukają informacji tego, co ich interesuje w ich sektorze, Rolniczym, w produkcji roślinnej No to oczywistą rzeczą jest to, że Ktoś tego szuka tam, gdzie to jest A na dniach pola To jest przy polu Natomiast, no cóż, dobrze, że mnie znaleźliście Bo rzeczywiście, kto by się spodziewał, że hektar wiedzy Będzie stał przy kładach Przy hulajnogach i przy kwiatach Nie obrażając kwiatków Tak więc e, Miejcie świadomość, że niestety na to nie mam wpływu I tyle mojego, co sobie pogadam e, Może ktoś kiedyś Pójdzie po rozum do głowy i po prostu zobaczysz, że gdyby zrobił to troszeczkę inaczej, to będzie lepiej przede wszystkim dla samych odwiedzających czyli dla Was. Bo e, jakby nie było, przecież o to chodzi. Żebyście otrzymali to, czego szukacie, jak jedziecie na pół dnia, na cały dzień na targi, no to żebyście znaleźli to, czego szukacie. Po co? Bo o to chodzi przecież w targach. Nie chodzi o to, żeby się przejść. Chodzi o to, żebyście coś, coś z tego mieli. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim. Widzimy się w Szepietowie. niebawem. Fajne jest to, że mogę się spotkać. Fajne jest to, że mając Was koło siebie, jestem w stanie zrozumieć, czegoś jeszcze do mnie oczekujecie, w którą stronę mam iść. Bo nie oszukujmy się, ja robię coś jednokierunkowo. To znaczy Państwo mnie znacie, znacie moje poglądy, moje podejście do gospodarki, do rolnictwa, bo macie możliwość mnie posłuchać. Ja z drugiej strony mogę zrobić to tylko na szkoleniach i mogę zrobić to tylko na takich Spotkaniach jak targi. Jest to bardzo istotne, ponieważ wczoraj było i miło, i niemiło. Oczywiście ogromna grupa z Was to są wspaniali ludzie, którzy na co dzień zapieprzają po to, żeby te gospodarki, żeby to rolnictwo pchać do przodu. I o ile trzeba zawsze pamiętać, żeby przypominać ludziom spoza rolnictwa, że mleko nie produkuje się w markecie, tylko rolnictwo produkuje mleko, że mięso nie bierze się z folii. Albo z laminatu, albo z puszki, tylko też od rolnika, przynajmniej dzięki Bogu na razie. Tak, musimy mieć świadomość, że pomiędzy nami ciągle są sprzeczki, i te sprzeczki powodują, że się wykładamy. Dlaczego? Wczoraj ogromna grupa rolników jest, była czy jest zgodna co do tego, że nie oszukujmy się, idzie, idą trudne czasy dla naszego sektora. Nie tylko rolniczego, ale w ogóle. Każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie. Wie doskonale, że zaproponowane przez Europę, narzucone na Polskę i na inne kraje zmiany związane z, nazwijmy to, pseudo-zmianami klimatu, jeżeli chodzi o ocieplenie i powody tej zmiany, czy przyczyny tej zmiany, generuje na nas kolejne opłaty, kolejne podatki, kolejne podwyżki. Kto nie wierzy, proponuje poczekać za miesiąc. Od 1 lipca wszyscy odczują to na rachunkach za prąd. Może nie za miesiąc, za dwa, bo jeszcze rachunek musi dojść, więc jeszcze to chwilę potrwa. Natomiast smuci bardzo co innego: bardzo smuci to, że wszak jest to bardzo mała grupa ludzi w Polsce, także w sektorze rolniczym, ale nadal jest, która uważa, że tak naprawdę nic się złego nie dzieje. Dlatego że wczoraj zdarzyło mi się spiąć z paroma osobami i gdy zacząłem. Albo raczej próbowałem wysłuchać tych ludzi, to powiem szczerze, ręce mi po prostu opadły. Ja myślałem, że czasy średniowiecza mamy już za sobą. I byłem przekonany, że ludzie, nawet że tak powiem, ci, którzy nie mają czasu na śledzenie pewnych kwestii, przynajmniej obronią siebie i swoją głowę, swoją osobę przed powielaniem głupoty. Jakie było wczoraj moje ogromne zdziwienie, gdy pojawił się pan? który powtarzał przez pół godziny, że w Polsce zawsze było źle, że w Polsce zawsze będzie źle, że u nas w kraju nic się nie da zmienić, że tak naprawdę nasze położenie jest takie, że u nas zawsze będzie źle i że tak naprawdę to w sumie robienie czegokolwiek, próba jakiejkolwiek zmiany jest do dupy, ponieważ no co to da, skoro my i tak mieszkamy tu, między wschodem a zachodem? Europy w cudzysłowie i tak naprawdę zawsze będzie mieć źle. I powiem szczerze, po wymianie zdań i po sprzeczce z tymi dwoma osobami, na początku byłem wściekły, że są jeszcze tacy ludzie, a potem po prostu zrobiło mi się szkoda. Szkoda, że są jeszcze ludzie, którzy dali się wmanewrować przede wszystkim telewizji, bo to telewizja w Polsce odpowiada za to, że część z nas ma wybrany mózg. Dlaczego o tym mówię? Dlatego że doskonale wiecie, że wśród nas są naprawdę wspaniali ludzie, którzy są świadomi tego, co się dzieje. Tylko w demokracji problem polega na tym, że liczy się zdanie większości i zdanie ogółu najczęściej. I z tym już nie jest tak pięknie. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, na dzień dzisiejszy, dzisiaj mamy stan, w którym Mieliśmy wczoraj wybory i dzisiaj mamy stan po wyborach. Oczywiście wybory nie w Polsce, tylko wybory do Europarlamentu. W Polsce się odbyły, tam też mają wpływ. I teraz myślę sobie tak, Boże, jakie to przykre, że ludzie nie potrafią matematyki z podstawówki. Bardzo bym chciał, żebyśmy po pierwsze zdali sobie sprawę z tego, iż same w sobie wybory cudów nie zmieniają. Cudów nie powodują, cudów nie generują. Dlaczego? Bo matematyka jest nieubogana. Jak ktoś tego nie rozumie, to proszę, żeby zobaczył i zanotował sobie gdzieś tam w notesie, strzelił na lodówkę, ile jest europarlamentarzystów w całym europarlamencie, a ile tych osób wyjeżdża z Polski. Myślę, że tylko te dwa zdania wam wystarczą i zrozumiecie, w jakiej czarnej dupie po prostu jest pojedynczy kraj, który ma tą garsteczkę europosłów. Dopiero wtedy, gdy to się uzbiera w masę, gdy jest Więcej niż 50% ludzi o podobnych poglądach, można w Europarlamencie coś przeforsować. Uwaga, i głupiego, i mądrego. I w ostatnim czasie, niestety dla nas, e, tych głupich było znacznie więcej niż tych mądrych, w wyniku czego wchodziły do nas różne durnoty. Zielony Ład to też jest pokłosie tego, że było tam takie, a nie inne, delikatnie mówiąc, zgromadzenie ludzi. Już nie chcę nikogo obrażać, ale naprawdę należałoby nie zostawić na tym suchej nitki. Czemu to jest takie istotne, bo jesteśmy w Polsce niesamowicie podzieleni. Każdy, kto w Polsce uwaga, jest za interesem narodowym, nawet ci dwaj panowie, którzy byli przy stoisku, od razu jest traktowany jako ruska onuca, jako nacjonalista, jako oszołom. Nie wiem, czy państwo wiecie, że od wielu miesięcy nawet do mnie przyklejono etykietę, że ja jestem w ogóle. Eurosceptyk, no bo przecież ja wyrażam się o Unii Europejskiej tylko w złych słowach. No trudno i darmo. Jeżeli mam sam siebie oszukiwać, a przy tym też państwa, i mam chwalić to, co się dzieje w Unii Europejskiej, te wszystkie pierdoły, te wszystkie zasrane dyrektywy, bo przypomnę, że to, co państwo teraz odczuwacie, to jest wielkie nic. Przed nami dyrektywa wodna, dyrektywa metanowa. Dyrektywa fosforanowa e, wejdą ETF 2, -y które spowodują, że dopieprzą wam wszystkim, i mi również za to, że coś posiadacie, jeżeli chodzi o kwestie związane z energią i tu od razu studzę tych, którzy się najarają, Miejcie świadomość tego, że to, że my zapłacimy podatek za brak ocieplenia domu, to nie powoduje, że nie, eliminu... nie powoduje, że nie emitujemy dwutlenku węgla więcej. Miejcie tego, proszę, świadomość. To taka ciekawostka, bo to niektórym się pod kopułą przestawiało. Natomiast najbardziej smutne jest coś zupełnie innego. Smutne jest to, że pojawia się, uwaga, nie w Polsce niestety, ale pojawia się w niektórych krajach przebłysk, takie światełko w tunelu, taki jeden promień światła w czarnej sali, takiej jak ta, w której to teraz nagrywam. Tym przebłyskiem jest to, że do władzy w Europie, w europarlamencie dochodzą ugrupowania, nie lubię tego słowa, bo to jest durne określenie, ale ktoś to zrozumie. Ugrupowania myślące racjonalnie, czyli ugrupowania prawicowe, a więc takie, które nie widzą szansy na rozwój kraju w emigrantach, takie, które rozumieją, że kapitał ma pochodzenie, takie, które rozumieją, że jeżeli chodzi o kaganiec energetyczny w Europie, w związku z, nazwijmy to, pseudo klimatu, to, to wcale nie jest dobre, bo to jest po prostu kłamstwo, i nic więcej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czy Państwo już widzieliście, ale na przykład ogromne przebudowy. Trwają obecnie już od nocy we Francji. Gdzie tak naprawdę, uwaga, Francuzi kapnęli się, że są w czarnej dupie, przez wszystkie możliwe przypadki to odmieniając i tak bardzo przebudowali strukturę swoich europarlamentarzystów, że mało kto się ostał z poprzedniego rozdania. W Niemczech to samo. Jest bardzo wiele krajów, które się obudziło. I teraz moje pytanie do Państwa. Czy i do rolników. I do osób poza rolnictwa. Powiedzcie mi, czy my znowu nie mogliśmy nauczyć się na błędach. O czym mówię? Wiecie, dlaczego we Francji ugrupowanie pani Marie Le Pen wygrało wybory, patrząc na sondaże i na wyniki ostateczne wybory do Europarlamentu? Od razu podpowiem, bo co niektóra grupa oszołomów się nie obudziła jeszcze. Nie dlatego, że tam pani jest wspierana przez Putina. Bo Putin ma swoje problemy i Francja jest jego naprawdę najmniejszym zmartwieniem w tym momencie. Nie. Dlatego, że we Francji zgwałcono tak wiele kobiet, skasowano i podporono tak wiele samochodów, skotłowano tak wiele prywatnych sklepów i domostw, zniszczono tak wiele majątku publicznego, który jest wokół Francuzów, porwano tak wiele dzieci i skopano tak wiele chłopów, że w końcu ci, co się zostali, to tak im się nalało do dupy, że tak się bali, że poparli racjonalizm. Bo dzisiaj nie wolno mówić eurooptymista, eurosceptyk. Trzeba mówić euroślepiec, czyli gościu, który nie rozumie, w którą stronę my zmierzamy, i euroracjonalista, a więc człowiek, który jest za rozwojem Europy, ale tylko w mądry sposób. Jeżeli ktoś mówi, a, ta, no, aha, ty jesteś za tym, żeby Europa zmieniła poglądy, to ty jesteś albo ruska onusa, co też usłyszałem ostatnio, albo jesteś po prostu eurosceptykiem, to ty jesteś jak folia, to ty w ogóle do niczego. Ludzie, my mamy dzisiaj sytuację w Polsce, gdzie zamiast uczyć się od krajów starszych, trochę większych, na pewno bogatszych, Takich jak Francja, takich jak Niemcy, gdzie dochodzi do ogromnej przebudowy w głowach ludzi, gdzie ci ludzie naprawdę zrozumieli, że nie tędy droga, gdzie wyciągnęli wnioski i gdzie jeszcze nie przestała ich boleć dupa po tym, jak im, nazwijmy to, lekarze z Afryki skopali tyłek. Podpowiadam, podpowiadam to jest tylko jeden z przypadków. Oni nadal rozumieją, może nie, oni dopiero zrozumieli, co tak naprawdę się stało. W jakiej czarnej dupie są ci wszyscy ludzie? I Dlatego właśnie doszło, doszło do tak skrajnej przebudowy nastrojów. No jak można powiedzieć dzisiaj, wyobraźcie sobie, że Francja, drugi po Niemczech trzon Unii Europejskiej, wybiera konserwatywne wartości w aspekcie polityki, e, mówi panu Macronowi, który zawsze był do niczego z pierwszej dziadu, no bo taka jest prawda, bo jak inaczej odbierzecie wyniki wyborów, e, no właśnie w taki sposób. I teraz, dlaczego o tym mówię? Mnie Francja nie obchodzi. Ja mam to głęboko gdzieś tak samo jak Niemcy. Tylko boli mnie coś innego. Dlaczego jest tak, że my w Polsce z racji tego, że jeszcze nie dostaliśmy po dupie, jeszcze nas nie pobito, nie spalono nam tych aut, nie okradziono naszych sklepów, eee, jeszcze tak naprawdę mamy sytuację, w której nie porywa się naszych kobiet i dzieci, eee, tak jak się to dzieje przecież nie tylko w stolicy w Paryżu, ale w ogóle we Francji, jeszcze nam tego nie zrobiono, więc my nadal uważamy, że to nie nadejdzie. Pewnie niedługo jakiś pierdzielony dziennikarz powie, że Francja oszalała, bo przecież co oni wyprawiają. A niestety prawda jest inna. Francja wyciągnęła wnioski. Podobnie jak zresztą Niemcy. I ta przebudowa ogromna wygenerowała zmianę, która polega na tym, że ktoś tam wreszcie zaczął używać głowy, nie tylko jako, uwaga, parasola, żeby się do środka wody nie nalało. Dosłownie, tak jak ten z. Satyryków kiedyś powiedział w telewizji. Więc mamy taką sytuację, że oni już się kapnęli, a my nie. My żyjemy ciągle tym, że kłóci się platforma z pisem, jara na sto, jak widzimy, kto ma rację, a tak naprawdę jedna i druga strona racji nie ma. Dlaczego? Dlatego, że należy przypomnieć sobie jedną kwestię. Kto kiedy rządził, kto kiedy co wprowadził? Obecna władza, nie tak dawno, uwaga, klepnęła. Znowu opuszczanie do dołu płatności gotówkowych, jeżeli chodzi o przelewy i o płatność gotówkową. Obecna władza znowu deklaruje wejście do strefy euro, a poprzednia władza zgotowała nam Zielony Ład, który tak wam dowali, drodzy słuchacze, że będziecie za 2, 3-4 miesiące mówili Boże, skąd ci ludzie wiedzieli, że będzie tak źle. No, niestety, tak to wygląda. Nagaduje się. Z mojej strony dlatego, bo nie chcę żyć ciągle w kraju, który musi być ciągle mądry jako naród po szkodzie. Nie chcę. Wczoraj posprzeczałem się z tymi dwoma osobami i powiem szczerze, że zastanawiam się, co jest w głowach takich ludzi. To, że ktoś ma inne zdanie niż ja, spoko, ale niech to zdanie będzie mądre. Niech te poglądy będą racjonalne, bo mamy tak chorą narrację dzisiaj. Że gdy Francja skręca w prawo, to dziennikarze na świecie milczą. Są tak beznadziejnymi idiotami, że nie potrafią nawet głośno nazwać pewnych kwestii. Że Francja się obudziła, że Francja, Francja chce silnej Franc Francji, przepraszam, a nie silnej Europy, bo dopiero drugą widzą Europę, a nie pierwszą jako wartość nadrzędną. Wiecie, co by się stało, gdyby w Polsce. Takie ugrupowanie jak pani Marie Le Pen, naprawdę prawicowe, wartościowe według mnie, gdyby takie ugrupowanie w Polsce wygrało wybory do Europarlamentu, więc co by było? Od razu jakiś frajer wyszedłby w parlamencie i powiedział, że służby rosyjskie przekupiły pewnie komisję wyborcze. Następny frajer by wyszedł i z poziomu Sejmu pierdyknąłby tezę, że no, niestety dzieje się źle i może trzeba będzie powtórzyć wybory, bo przecież Polacy to jest naród proeuropejski i oni na pewno tak nie myślą. A ja się pytam w tym wszystkim, gdzie jest miejsce na moje poglądy? Takie, jakie ja mam i takie, jak miała wczoraj zdecydowana większość z Was. Gdzie jest miejsce na poglądy takie, że ja chcę najpierw silnej Polski. Silnej polskiej waluty, silnego polskiego konsumenta, silnej polskiej gospodarki, silnej tak naprawdę Polski jako naród, jako społeczeństwo, a dopiero potem chce żyć w silnej Europie. Czy tacy ludzie jak ja to są do skasowania? Bo ja nie rozumiem. Czasem mam wrażenie, że człowiek jest, uwaga, jakimś odludkiem, bo jakiś czas temu masa frajerów w Polsce, reżyserów, celebrytów, Dziennikarzy, aktorów, i tych głupszych, i tych jeszcze głupszych, mówiła, że nie wolno pilnować granicy przy użyciu ostrej broni, bo dzieje się krzywda. Ci ludzie dzisiaj powinni być zakuci w dyby i ustawieni w swoich miejscowościach na tydzień w słońcu jako przykład publicznego idiotyzmu, który doprowadził, dosłownie doprowadził do śmierci żołnierza. Ci sami ludzie, ci sami debile, bo inaczej się tego po prostu nazwać nie da, bo kiedyś myślałem, że ktoś może być niedoczytany, ale ludzie z pierwszej strony gazet, którzy są wszędzie, oni są wszędzie, mam wrażenie, że oni nie mogą być niedoczytani, oni po prostu nie myślą. Więc ci ludzie uważają, że jedyna słuszna droga to jest podążanie ślepo, gorzej niż owce na strzyżenie. Za Europą niezależnie od tego, co ona robi. W momencie, gdy główny trzon Europy, czyli Francja i Niemcy, mówią stop, bo tak trzeba odbierać wyniki wyborów, to ci wszyscy pseudointeligenci w Polsce zapadają się pod ziemię i tego nie komentują. No bo teraz, no jak skomentować, że Francja tak naprawdę skręciła w prawo? Więcej powiem. Jak skomentować, że Francuzi poparli. Panią i jej ludzi, którzy chcą silnej Francji, a nie Europy. Bo to też trzeba rozróżnić. Wygrana wyboru we Francji to nie jest, my chcemy Unii Narodów. Nie. My chcemy silnego, własnego państwa. I gdy teraz sobie tak myślę o tym wszystkim i nie chcę już Państwu zawierać więcej czasu, to powiem w ten sposób. Obawiam się, że co niektórych w Polsce naprawdę ktoś będzie musiał kiedyś skopać. Ci wszyscy lekarze i naukowcy z tej Afryki będą musieli tu i ówdzie, delikatnie mówiąc, przetrzepać, żeby w pewnym momencie Polacy otworzyli rozum. I nie oczy, rozum. Bo oczy mają otwarte i do rozumu nie dochodzi. I ci ludzie będą musieli w końcu zrozumieć, że my tak naprawdę walczymy, uwaga, o normalność. A czym jest normalność? Dla mnie normalność polega na tym, że jak moja córka bądź mój syn wychodzi na dwór, to mu nic nie grozi. Jak ja płacę podatki, to mam przynajmniej nie gorzej niż ktoś, kto nie robi w Polsce nic, a przyjechał z zagranicy. Jeżeli ja mam na mapie wyznaczoną granicę jako państwo, to mam świadomość, że ta granica istnieje i nie jest z tektury ani z dykty. A żołnierze mają pozwolenie na to, żeby jej bronić przy użyciu wszystkich możliwych, środków, Także tych najostrzejszych. Dla mnie normalność polega na tym, że ja się nie muszę martwić o jutro. Dlaczego? Bo ktoś stoi i tego pilnuje. To jest dla mnie normalność. I dzisiaj, jak już się wyobrażają ci, którym się do mnie dostało, i jak już w chwilę, jak to się mówi, pod kopułą przestanie się gotować, to myślę, że ktoś powinien w końcu powiedzieć Polakom, co niektórym. Jeżeli uważasz, że Polska nie jest proeuropejska. Jeżeli uważasz, że myślenie patriotyczne jest nie trendy, to takich wszystkich ludzi i właśnie do Was teraz mówię powinno się jak najszybciej spakować trudno nawet z własnych pieniędzy, dać im na bilet, dać im na walizkę i jedź sobie stąd człowieku, nie marnuj nam tu środowiska, nie marnuj nam tu powietrza. Bo dzisiaj Francja pokazała, że dostaliśmy w pierdol i chcemy zmiany. Czy Polska to kiedyś pokaże? Czas pokaże.